Hej, hej, cześć wszystkim, z tej strony Maciek z Mestera. Witam Was serdecznie w naszym nowym filmiku poświęconym językowi duńskiemu. A dzisiaj odcinek specjalny, bo porozmawiamy sobie o Valentine's Day, czyli walentynkach, lub jak to się też mówi po duńsku, Die Elskenheiligdag, czyli święto kochających. Jednak, bez względu na to, czy święto to jest Wam bliskie i je obchodzicie, czy raczej też nie, to zachęcam do zostania ze mną, bo słownictwo, które sobie przedstawimy, przydatne okazać może się również w pozostałe dni roku. Porozmawiamy sobie trochę o miłości, związkach i tego typu wyrażeniach, dlatego zostańcie ze mną i przechodzimy do tematu. To może na początek kwestia świętowania. Świętować to po duńsku et feiern. I w ten oto sposób możemy też zapytać kogoś, czy obchodzi, świętuje walentynki w tym roku. Jak to zrobić? Feier du Valentine's Day i o. Feier du Valentine's Day i o. A walentynki to nic innego jak święto miłości. Miłość to po duńsku Kærlighed. Jest to mega ciekawy wyraz, osobiście bardzo go lubię, ponieważ ma w sobie ukryte również inne wyrazy. I tak po odcięciu pierwszej literki, po odcięciu K, zostanie nam słówko Ehrlichl, które oznacza szczerość. Z kolei, jeżeli jeszcze troszkę sobie to słowo skrócimy i zostawimy słówko Lichl, to otrzymaliśmy równość. Z walentynkami niewątpliwie kojarzy się też motyw serca. Serce to po duńsku et hjerte. Et hjerte. Z kolei tutaj też pewna taka zabawa, gra językowa, ponieważ po zamianie jednej literki, po zamianie literki T, możemy otrzymać wyraz mózg. A mózg to po duńsku hjerne. Hjerne. Walentynki kojarzą nam się też z związkami, z parami i tak relacja to po duńsku et forhold lub można też powiedzieć związek i wtedy powiemy et forhold. Ok, czyli wiemy już, że et forhold to relacja, związek. Natomiast jakie mogą być typy relacji? Na przykład fest forhold, czyli stała relacja. Oben forhold, czyli otwarta relacja, otwarty związek. Romantisk forhold, czyli związek romantyczny. Lub Lykkelig forhold, czyli szczęśliwy związek. Kiedy jesteśmy w związku, to mamy też in kæreste, czyli chłopaka lub dziewczynę, czy jak to też mówią Duńczycy, najdroższą, najdroższego. Jest to wyraz uniwersalny płciowo, który możemy zarówno używać o chłopaku, jak i dziewczynie. Natomiast związki mogą być też małżeńskie. Małżeństwo to et ektepar. Ektepar. A małżonek czy małżonka, znowu uniwersalny wyraz, to et ektefelle. Ektefelle. W walentynki wiele par postanawia wybrać się na randkę. Pójść na randkę po duńsku to go po date. Go po date. Walentynki to również czas wymiany upominkami czy walentynkowymi kartkami. Wymieniać się prezentami to po duńsku et ulvekslegelo. Et ulvekslegelo. A walentynkowe kartki, walentynki to po duńsku Valentinskort. Valentinskort. To teraz powiedzmy sobie, jak wyznać miłość po duńsku. Najbardziej klasycznym przykładem będzie Ja elskar dig. Ja elskar dig. Czyli kocham cię. Inaczej możemy to powiedzieć Ja holder dig. Ja holder dig. Czyli również kocham cię lub też lubię cię, bo wyrażenie to może być dwuznaczne. Tak czy inaczej, oznacza ono, że bardzo nam na kimś zależy. No i na koniec, jak zapytać kogoś, czy chce z nami chodzić, czy chce być z nami w związku? Po duńsku możemy powiedzieć Vil du være kæreste? Vil du være kæreste? Czy chcesz ze mną chodzić?
I tym sposobem doszliśmy do końca dzisiejszego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Tschüss, tak, ja jestem Max Hill i życzę wszystkim udanych, miłych walentynek, bez względu na to, jak je spędzacie. Ważne, żeby było po prostu miło. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hi, hi!